Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś będziemy mówić o wzroście cen żywności. W studiu witam Pawła Wyrzykowskiego, analityka sektora Food and Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Skala wzrostu cen żywności chyba będzie najwyższa w XXI wieku. Jakby pan miał podsumować ten ubiegły rok? Które produkty były liderami wzrostów i z czego to wynikało? W przypadku 2021 roku, jeżeli sobie porównamy ceny grudzień do grudnia, czyli te ostatnio dostępne, rzeczywiście skala wzrostu cen żywności wyniosła 8,6% i to była wysoka dynamika. Tak? Jeżeli sobie spojrzymy wstecz, to była to najwyższa dynamika od ponad 10 lat, od maja 2011 roku, kiedy to ceny żywności i napojów bezalkoholowych w Polsce w maju 2011 roku rosły w tempie 8,8%. Aczkolwiek analizując ceny żywności, należy je rozpatrywać w dwóch wymiarach. Jeden to jest ten, o którym mówiłem wcześniej, czyli ta roczna skala zmian miesiąc do miesiąca, czyli na przykład grudzień do grudnia, maj do maja, i tutaj mieliśmy do czynienia z tym wysokim wzrostem cen. Ale jeżeli będziemy analizować ceny w ujęciu średniorocznym, to w 2021 roku ta skala wzrostu cen żywności nie była wcale taka duża, bo ona wyniosła 3,2%, czyli to jest znacznie mniej niż te 8,6, o których mówimy, że grudzień do grudnia było. Z czego to wynika? No przede wszystkim przez większą część roku ceny żywności w skali roku, one wcale nie wzrosły jakoś tak bardzo i dopiero wzrosty w ostatnich miesiącach 2021 roku spowodowały, że ta dynamika również średnioroczna, ona wzrosła, ale i tak skala no nie była taka jak w przypadku tej dynamiki rocznej, ale w ujęciu miesięcznym grudzień do grudnia. Jeszcze dopytam, które produkty były liderami wzrostów i z czego to wynikało? Jeżeli popatrzymy na dane GUS, na te grudniowe i tą dynamikę, o której mówiliśmy, czyli grudzień do grudnia, to liderami wzrostów były takie kategorie jak mięso drobiowe i tłuszcze roślinne. I tutaj ta skala wzrostów wyniosła odpowiednio 30 i 24%, więc widzimy, że ta dynamika była wyjątkowo wysoka. Z czego to wynikało? Jeżeli chodzi o mięso drobiowe, w tym przypadku mieliśmy do czynienia z transmisją cen w całym łańcuchu wartości. Rosły ceny zbóż, w konsekwencji rosły ceny pasz. Rosły ceny pozostałych czynników wytwórczych, co w konsekwencji przełożyło się na ceny, jeżeli chodzi o producentów. To z kolei oczywiście spowodowało implikacje, jeżeli chodzi o ceny detaliczne i te ceny, które widzi konsument na półkach. To jest jedna rzecz. W wypadku mięsa drobiowego również pewną rolę odegrała baza, z tego względu, że w grudniu 2020 roku ceny mięsa drobiowego były wyjątkowo niskie, patrząc na okres ostatnich kilku lat, co powoduje, że w momencie tutaj wzrostów, no ten grudzień do grudnia akurat wypada wyjątkowo wysoko. W przypadku z kolei tłuszczów roślinnych, tutaj mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen surowców rolnych i to zarówno na rynku światowym, w konsekwencji również na rynku polskim. Jeżeli sobie popatrzymy na dane dotyczące cen skupu rzepaku, to w drugiej połowie 2021 roku średnia cena skupu rzepaku była o ponad 50% wyższa od ceny notowanej w drugiej połowie 2020 roku, więc to też ze względu na specyfikę produktu przekłada się na wzrosty cen na półkach sklepowych. Myślę, że dodam jeszcze, że w zasadzie wszystkie kategorie, które są monitorowane przez GUS, te główne grupy produktów, one w skali roku w grudniu odnotowały wzrosty, więc to pokazuje, że w zasadzie wzrosty dotyczyły wszystkich grup produktów żywnościowych. Z podwyżkami cen żywności mierzy się nie tylko Polska, sytuacja jest podobna w innych krajach. Jak właśnie ta sytuacja wygląda w Europie i na świecie? Rzeczywiście, 2021 rok to wzrost cen surowców na rynkach światowych, wzrost pozostałych kosztów czynników wytwórczych w całym przemyśle spożywczym i w całym łańcuchu dostaw żywności, co w konsekwencji przekładało się na wzrosty cen nie tylko w Polsce, w Unii Europejskiej, na świecie. Jeżeli popatrzymy na Polskę na tle krajów Unii Europejskiej, to tutaj byliśmy jednym z liderów wzrostów według metodologii HICEP.
W grudniu 2021 roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych w Polsce były o 8,4% wyższe i ta skala wzrostu była blisko dwukrotnie wyższa niż średnio dla Unii Europejskiej, gdzie ceny żywności wzrosły o 4,3%. W zasadzie byliśmy na drugim miejscu, jedynie na Litwie ceny wzrosły bardziej o 11,5%. Oczywiście na świecie można znaleźć przykłady krajów, w których dynamika cen żywności była zdecydowanie wyższa. Przytoczę tu przykład chociażby Turcji, gdzie skala wzrostu cen żywności w grudniu wyniosła 43%, czy na przykład Argentyny, gdzie ceny w relacji rocznej wzrosły o ponad 50%. Wróćmy teraz na krajowy rynek. Czego konsumenci mogą spodziewać się w 2022 roku w kontekście podwyżek cen żywności? Tutaj nie mamy dobrych wiadomości dla konsumentów. Te podwyżki będą kontynuowane i skala wzrostu, według naszej opinii, skala wzrostu cen żywności, ta średnioroczna, może być najwyższa w XXI wieku. Dlaczego? Jeżeli sobie popatrzymy na to, co działo się w 2021 roku, czyli na wzrost cen surowców, o których już mówiłem, na wzrosty cen tych pozostałych czynników wytwórczych, takich jak płace, jak koszty energii, gazu, transportu, to wszystko przekłada się na to, w jaki sposób później ceny kalkulowane są przez producentów. I w zasadzie to, co obserwowaliśmy pod koniec roku, to była pierwsza fala podwyżek, gdyż producenci jeszcze nie w pełni odzwierciedlili te wszystkie zmiany, wzrosty kosztów w finalnych cenach produktów. Więc z tej perspektywy należy spodziewać się dalszych wzrostów cen żywności. Pewnie w szczególności w pierwszej połowie 2022 roku. Oczywiście pewnym udogodnieniem dla konsumentów jest obniżka stawek VAT na większość produktów żywnościowych z 5% do zera, ale w naszej ocenie to spowoduje tylko osłabienie dynamiki wzrostu. A dodatkowo, jeżeli chodzi o drugą połowę 2020 roku, o ile po stronie surowców można spodziewać się tej mniejszej presji, jeżeli chodzi o wzrosty cen, to wznowienie pobierania 5% podatku może generować kolejne wzrosty. Więc tak jak mówiłem, w 2022 roku należy spodziewać się, że średniorocznie ceny żywności, ta skala wzrostów, ona będzie prawdopodobnie najwyższa w XXI wieku. A to z pewnością będzie miało swoje odzwierciedlenie w koszyku zakupowym Polaków. Dziękuję serdecznie za rozmowę, a Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas.